Dzień dobry Państwu. Nagram taki krótki filmik o tym, jak wspierać rozwój dziecka językowy. W związku z tym, że pracuję z dziećmi przede wszystkim z ASD, ale też z afazją dziecięcą. Kiedyś bardzo dużo pracowałam z dziećmi z trisomią 21 pary, czyli z zespołem Downa. To, no i oczywiście z opóźnionym rozwojem mowy, no bo to są takie nasze dzieci łatwe w obsłudze pod wieloma względami. I łatwe do rozbujania, i łatwe do puszczenia w świat z tą umiejętnością językową. Ale w związku z tym, że moim takim klientem jest przede wszystkim dziecko w spektrum, ja oprócz tego, że pracuję nad szeroko pojętą komunikacją i bardzo proszę tą niewerbalną, i tu jakby jest w ogóle niedyskusyjne, że dziecko musi najpierw, małe dziecko, bo ze starym będziemy pracować, takim starym powyżej 5 roku życia, będzie mieć inne cele, inne jakby też zasoby ze strony dziecka, ale u takiego małego 2-3-latka, 18-miesięcznego dziecka, które trafia do nas z diagnozą, najpierw sobie pracujemy nad tymi kompetencjami takimi komunikacyjnymi. Oczywiście, że nadbudowujemy gesty komunikacyjne, takie jak wyciąganie ręki, czyli daj, odpychanie, że nie chcę, gest nie, potakiwanie potem, nie ma, o jaki duży, jaki duży, o jaki mały, jaki mały. To oprócz tego wszystkiego tak naprawdę wprowadzamy sobie, ja sobie zawsze wprowadzam dzieciom i to już jakby tak z buta na pierwszej, drugiej wizycie bardzo szybko gesty jeszcze, koniec, pomóż mi, takie, które wydłużają mi ten proces komunikacyjny, te akty komunikacyjne, ale też tak naprawdę są takim szybkim pokazaniem dziecku, że no, jego działanie, jego komunikat niesie ze sobą znaczenie, czyli coś, co mi bardzo potem ułatwi pracę, jeśli chodzi o taką pracę językową. Oczywiście, że w spektrum tam jest temat bardzo, bardzo złożony, bo rzecz się ma przede wszystkim, albo zaczyna się właściwie od tej intencji komunikacyjnej, która jest bardzo często osłabiona. Od tego, że ta motywacja do komunikacji, może nie to, że jest jakaś super mniejsza, bo to zależy, co będziemy, włożymy sobie w worek pojęcia motywacja, tylko często jest tak, że dziecko nie rozumie w ogóle tego procesu komunikacyjnego, nie bardzo wie, jak się ma z nami skomunikować i potem to się tak pętli, że jest tylko nerwowo i właściwie nikt nie wie, o co chodzi i docelowo to jest tak, że jak trafia taki klient dwuletni, dwuipółletni dziecko, to ta komunikacja między dzieckiem a rodzicem wygląda tak, że oni, rodzice, zaspokajają jego potrzeby, nie? I na tym się ta historia taka komunikacyjna kończy. Teraz, mając to dziecko w terapii, pracujemy sobie nad takimi prostymi reakcjami dziecka, czyli żeby w ogóle nas zauważył, że my jesteśmy, żeby mu pokazać, że ta komunikacja niesie znaczenie i że właściwie jego zachowanie ma wpływ na nasze zachowanie, żeby mu pokazać takie aktywności związane z naśladowaniem, ale nie mam na myśli zrób tak i nie wiem jeszcze coś, tylko to naśladowanie w spektrum też jest bardzo specyficzne, bo dziecko w spektrum musi mieć cel albo musi mieć taką bardzo dużą przyjemność, żeby w ogóle zechciało za nami naśladować. Musimy dzieciom i pokazujemy dzieciom, a ile dziecko sobie z tego weźmie, to już jest jego, takie rzeczy jak czytanie informacji płynącej z twarzy, z postawy ciała, i ona jest ważna i absolutnie nie będę się, na razie nie zgadzam się z tym, że ona nie jest ważna, ważna jest, bo z tej twarzy możemy też wyczytać od partnera komunikacji zagrożenie, niepewność, to po prostu nam płynie ta komunikacja zupełnie inaczej. Co nie znaczy, że mówię do dziecka, patrz na mnie, co nie znaczy, że oczekuję, że będzie mi patrzeć w oczy, bo można patrzeć w oczy i kompletnie nie czytać informacji, które są wypisane na twarzy i to jest u starszych dzieci, to widać po prostu rewelacyjnie. Więc tak, uczymy tej reakcji na imię, bo to jest też budowanie takiej samoświadomości, tożsamości, ale też uczymy małego dziecka na przykład gestu wskazywania palcem. Tak, to mówimy z definicji, ale oczywiście, że jeśli wskaże dłonią, to wskaże dłonią, bo chodzi nam o to, żeby nam chociażby pokazało, że coś chce albo czegoś nie chce, zanim jeszcze pojawi się język. No i teraz myśląc sobie o tym języku i jak się bawić, jeśli to jest tak, że już trochę żeśmy tam sobie nadbudowali, to zaczynam wprowadzać dzieciom słowa.
I ja te słowa zawsze ogrywam gestem wizualizacyjnym do sylaby. Gesty często macie tu okazję oglądać, bo właściwie stosuję je od początku. Jak oglądam filmy z 2008 roku, to nie są początki mojej pracy, ale ten 2008 mam tak najbardziej, chyba najwięcej filmów wgranych. To faktycznie jest tak, że te gesty są już tam na tych filmikach. Ja znam gesty, czy mnie gestów uczyła pani profesor Cieszyńska, która opracowała te gesty i wydała. Nie stosuję wszystkich tak jak pani profesor Cieszyńska, po prostu sobie zmodyfikowałam na swój użytek takie, które wydaje mi się, że są bardziej czytelne i bardziej łapią u mnie w pracy. Te gesty to są takie gesty, które najczęściej albo przede wszystkim pokazują, co trzeba zrobić z buzią, żeby, mówię buzią, bo wiem, że oglądają też rodzice, więc pominę wszelkie, całą nomenklaturę taką naszą logopedyczną, co zrobić z buzią, żeby jakby powstał pewien dźwięk. I teraz ja robię tak, że jak mam swoje nazywanki, czyli takie obrazki, które są twarde, które są zrobione po kształcie, czyli dają mi bardzo dużo możliwości, jak je mogę użyć, bo mogę je odrysowywać, mogę je i układać po cieniach, mogę losować i po dotyku myśleć, co tam jest, o wiele, wiele rzeczy, to wybieram sobie, ich jest 15, ale ja nie wprowadzam od razu 15, tylko wprowadzam takie 9, 7, niektórym wprowadzę tylko 3. Mam obrazki, które bardzo lubię i takie, które mniej lubię, ale one tam też są, dlatego że często jest tak, że dziecko przychodzi już z takim słowem jak na przykład rak, nie na zasadzie, że potrafi powiedzieć rak, ale zna zabawę, idzie rak, nie, bo rak, jak uszczypnie, będzie znak, więc wystarczy mi potem tylko dopiąć do tego obrazek. Ale ja, wprowadzając te obrazki, wprowadzam je w taki bardzo prosty sposób, czyli robię prezentację obrazka, wyciągam, zaraz Wam zrobię, jak ja to robię przed dzieckiem, ale ja pokazuję obrazek, nazywam go, czyli mówię osa. Do tego robię prostą zabawę, bzzz, ała, ała, i że tą osą robię ała mamie w kolano, dziecku w pupę, czyli tam się coś dzieje. Czyli osę sobie na przykład biorę, buta, kawę. Mucha jest też fajna artykulacyjnie, balon jest fajny artykulacyjnie, bardzo fajny artykulacyjnie jest lew. No i teraz gdybym, jest tu jeszcze dużo innych fajnych, ale no jeszcze kurę sobie zrobimy. I teraz ja wprowadzam to w taki bardzo prosty sposób. Pilnuję tego, żeby dziecko przez takie niemówiące, kompletnie niemówiące, miało ekspozycję na te wyrazy przez bardzo długi okres czasu. I żeby one się powtarzały bardzo często. Czyli ja sobie wprowadzam to na zajęciach, bawię się tym, zaraz Wam powiem jak i nazywam, uczę gestów do rodziców, jak to zrobić, jak pokazać te obrazki. My je też kserujemy i bawimy się w taki bardzo w domu nieoczekiwany może trochę sposób. Czyli na przykład mówię rycowi, dobra, jak prowadzę Wam już te słowa, pokażę zaraz jak, to weźcie sobie w domu osę, skserujcie, buta, nie, to ja na przykład kseruję. No i teraz jest wiosna, to bym zrobiła też muchę. No i mówię rycerz tak, weźcie sobie to, skserujcie i proszę, żebyście na przykład taką skserowaną muchę, osę zawiesili na zasłonie. Jeśli dziecko słabo tak jeszcze w przestrzeni sobie tam się rozgląda, to można tą osę wziąć i zawiesić szpilką na zasłonie i od spodu dać taką latarkę zwykłą, jak taką lampkę, jak mają rowerzyści, że Decathlonie sobie kupują, ona się przypina i przypiąć sobie do zasłony, żeby jakby podświetlała tą osę, nie? No to możecie wziąć, rodzice mogą wziąć dziecko na ręce, no to wyciągają coś z lodówki, otwierają, patrzą, a tam osa. No to mogą włożyć nogę do buta dziecka, patrzą, wkładają nogę do buta, choinka, znowu osa. Nie? Czyli tej ekspozycji na
to, te, to mucha, but i mucha, osa i but musi być bardzo, bardzo dużo. Ona nie musi być wcale, ona wcale, powiedziałabym, nie musi być taka, że siedzicie 10 minut o tym gadacie i robicie, ale chciałabym, żeby ona była taka, że to są takie epizody kilkusekundowe, ale jest ich bardzo dużo w ciągu dnia. Czyli na przykład, nie wiem, skserowane obrazki, zalaminować sobie, wziąć na ścianie obok łóżka, narysować jakiś tam pociąg, jak macie fana pociągu, skserować sobie te trzy, włożyć pod poduszkę dziecka, jak się dziecko położy, wcześniej z 5 minut wskoczyć do łóżka, położy się, pani mama podnosi poduszkę, czy tato, mówi, no choinka, co tam jest? Patrzymy but, no to jest traktor i przykleić, że wiezie buta, wiezie muchę, wiezie osę. No i wiezie na przykład do chmurki, wiezie do spania i to te obrazki sobie wiszą. Czyli chciałabym, żeby dziecko miało bardzo dużą ekspozycję na te słowa. Tak jak mówię, niekoniecznie w takiej wersji, że siedzicie 15 czy 20 minut na dzień, tylko raczej ten element zaskoczenia, który bardzo przywołuje uwagę, żeby dziecku pokazać. Może być też tak dla żartów, że dajecie mu talerz, w talerzu zamiast zupy są te obrazki. Mama mówi, no nie, no co za głupota, nie, to damy inaczej. Teraz ja wprowadzam te obrazki w taki sposób, że one są zawsze w worku, no bo worek zawsze to jest takie, no nie wiadomo w sumie co tam jest, nie? Zawsze budzi taką ciekawość. Jak ja tam nie, to od razu jakby to dziecko też ma taką ciekawość, co tam śmierdzi, czy co tam jest takie nietypowe. No i co? Wyciągam sobie takie na przykład, wkładam. O Jezu, co to? O, jak śmierdzi but! But! Fuj! Fuj! But! No i możecie schować, możecie odłożyć. O! Coś tu jest! Ała! O nie! Ała! Ała, ole wsiolwie wynocha, a to balon, balon. Brrr. Nie ma. A jest, taram. Zobaczymy, co tam jeszcze jest. Gorąca kawa, 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 ło, kura, kura jest, ciup, 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 kura, o, sio, kuro, wynocha, uwaga. Osa. Bzz, au. O nie. Bzz, au. Osa. Zobaczymy, co tu jeszcze mam. O, mam. Mucha. Mucha. Hucha, hucha. Wpadła tutaj mucha. Wpadła tam, gdzie pacha. I nogami macha. Mucha. No i powiedzmy, to jest na początek wystarczające, żeby wprowadzić sobie te gesty, te słowa i ogrywać je naprawdę w przeróżny sposób, bo możecie je skserować i mieć tylko połówki i ukryć je znowu, nie wiem, w rękawie dziecka, w szafce, gdzieś tam już patrzycie połowa, no to gdzie jest drugie pół, no nie, trzeba skleić, nie? Więc jakby nie u dzieci, które mają zaburzenia, jeśli chodzi o nabywanie słów, powiedziałabym, że nie ilość jest ważna,
ale częstotliwość tej ekspozycji na dane słowo wraz z pokazywaniem gestu, gdzie ta głoska powstaje. Co musisz zrobić z buzią, żeby ona miała, no mogła się Wam pokazać, czy mogłaby się dziecku pokazać. Zachęcam Was do prostej zabawy. Ja gdzieś tam wrzucę jeszcze taki filmik z większą ilością, ale tak jak mówię, zacznijcie sobie od mniejszej, lepiej 7, lepiej 5, 9, nie wiem jakie macie dziecko, nie wiem jakie są jego możliwości. Zawsze lepiej załóżcie większą szansę, znaczy lepiej więcej, czyli gdybym miała tak, że myślę sobie, no dobra, 4, nie, no więcej niż 4 to on nie weźmie, to daj mu 5, o, może tak. Ale jeśli patrzysz sobie i myślisz, o nie, tam 20 da radę, to nie, 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 to 10 to jest maks, nie, raczej w tą stronę. Tak, żeby on też miał takie poczucie sukcesu, że coś potrafi zrobić. Może być tak, że zacznie się od tego, że on zacznie pokazywać Wam najpierw, że to jest balon, nie? I to robią bardzo często dzieci. Często jest tak, że jak ja pokazuję balon, to biorę ręce dziecka i pokazuję mu tu, nie? Jeśli ono pozwoli. Ale często jest tak, że jak zrobią i te policzki dają ruch, to dziecko przychodzi do mnie i dokłada mi palcami do policzka. Bawcie się, zachęcam Was. Tu jest bardzo dużo możliwości. Pamiętajcie o gestach, pamiętajcie o zabawie, zapomnijcie o pytaniu, co to, a co to, a co to, bo to niewiele wnosiło.